Na pierwszym obrazku jest pokazane, jak jest stoisko z czekoladkami reklamującymi firmę. Z tyłu jest telewizor reklamujący też firmę z czekoladkami, a na stoisku rozdają czekoladki, aby zachęcić do kupna ich. Na drugim obrazku jest pokazane balon w kształcie czekoladek z tej firmy i jest pokazany człowiek, który rozdaje ulotki z tej firmy właśnie. Zachęca i dziewczynka, która trzyma balon w kształcie czekoladek i to wszystko ma zachęcić do ich kupna. Na kolejnym obrazku jest baner reklamujący czekoladki i zachęcający do polubienia ich na Facebooku oraz stoisko znowu z darmowymi czekoladkami oraz pan, który rozdaje darmowe pendrive'y w kształcie tych oto czekoladek oraz głośnik, który odtwarza muzykę oraz hasła reklamujące czekoladki. Na kolejnym obrazku przedstawiona jest loteria, w której można wygrać zestawy czekoladek i różne gadżety. Dobra, dziękujemy bardzo. My postanowiliśmy, że najpierw, że zrobimy piknik reklamujący Hershey's Kisses. I na początku była reklama w telewizji o pikniku. Następnie na pikniku, na początku, będzie prezentacja, co to w ogóle są Hershey's Kisses, no i krótkie wprowadzenie. Potem odbędą się różne atrakcje i konkursy, między innymi wielka dwutonowa czekoladka, którą można będzie skubać, oczywiście w kształcie Hershey's Kisses, pałac czekoladowy z Hershey's Kisses, i basen z czekoladą oraz rzeka czekoladowa. Jako konkursy będzie na przykład zbieranie różnych pieczątek za poprawne odpowiedzi na temat historii Hershey's Kisses, a do wygrania roczna prenumerata Hershey's Kisses. A na koniec odbędą się fajerwerki, wielkie fajerwerki, bardzo duże fajerwerki i każdemu będzie rozdawany malutki prezencik w postaci małej paczki czekolady. Super. Dziękuję bardzo. Oklaski. I mieliśmy nieograniczony budżet. Dziękujemy bardzo. Dzięki. To nasza promocja odbędzie się przed supermarketem i będą balony właśnie reklamujące Hershey's Kisses. Będą kupony i różne... Co? No i... Kto ma drugi? Co się dzieje? Czas wam leci. I tak. Potem dzielimy się na 5-osobowe zespoły i jest chocoball, czyli jakby paintball, tyle że zamiast kulek do paintballa czekoladki Hershey's Kisses. Pierwsze trzy drużyny, które wygrają, dostają dożywotnie zapas czekolady Hershey's Kisses. No. I potem mamy lot czokokopterem, z którego zrzucamy ulotkami i ulotki i czekoladki. Gratis czokoparasolki do ochrony przed czekodeszczem. Co? Mamy również kąpiel w czekobasenie plus czeko spa. Polecane jest to przez Magdalenę. Co tu pisze? Dobra. Nie ważne. I naszymi sponsorami jest Samsung, EUD, SLD, TVP, ZUS, NBP i Ruch Palikota. I Mojang, i Facebook. I dziękujemy. No, że
że przed tygodniem zaczęcia... Hej, słuchajcie, kochani. Przed tygodniem zaczęcia i każdego dnia później będą reklamowane przed sklepem, będą jakieś transparenty i na markecie, w którym będzie to sprzedawane, będzie wielka reklama i jest napisane, że za 6 opakowań, w którym jest 25 czekoladek, dostanie się darmową koszulkę. I jeszcze na drugim obrazku jest to, że tak samo sprzed tygodnia i każdy dzień później są ludzie na ulicy i rozdają ulotki i czekoladki do spróbowania, żeby ludzie się zdecydowali, czy chcą to kupić, czy nie. Później ci ludzie mogą przyjść do marketu i kupić te czekoladki, ale każdy w wejściu dostaje jedną gratis, żeby mógł spróbować, czy mu smakuje, czy nie. Na sam koniec, jeżeli kupi się 6 opakowań, dostaje się koszulkę, jeżeli mniej, dostaje się jakiś upominek, na przykład chorągiewkę albo bryloczek. No więc mamy tutaj czekoladki i najpierw mamy konkurs na najlepszy strój przedwojennej czekoladki. Tutaj są nagrody, wygrana bilet do hawajskiej fabryki czekolady. I mamy też limitowaną edycję o smaku trawy. Mamy też konkurs na zaprojektowanie nowego opakowania tych czekoladek. I wygrana to też bilet do hawajskiej fabryki czekolady i jakiś zapas czekoladek. Każdy uczestnik dostaje opakowanie czekolady za free. I za wygranie konkursu będzie zdjęcie wygranego na tych czekoladkach, opakowaniach. A wszystko poleca Magda Gessler. Tusk, Legia. I tyle, tak? Tak. Dobra, dziękujemy bardzo. Dzięki, oklaski. Nasza reklama zaczyna się o godzinie 12:00. Jest tam scena, jest stoisko z darmowymi próbkami, żeby spróbować. Są balony, loterie i konkursy. I to trwa do godziny 13:00. Po godzinie 13:00 robimy Harlem Shake'a z wielką czekoladką. Koleś wychodzi i niesie tą wielką czekoladkę. Robimy koncert takich gwiazd jak Bieber, Skrillex, Psy, ASAP, One Direction, Macklemore, Hannah Montana, Lady Gaga, Beyoncé, Rihanna, Selena Gomez, Katy Perry. A potem jest pokaz robienia czekolady i znowu balony. O 16:00 mamy konkursy, balony. W konkursie nagroda to jest czekoladowe auto. Jest też deszcz czekolady i jeżdżące czekoladki dla dzieci. I ostatnia porcja atrakcji jest od 16:30. Są warsztaty plastyczno-czekoladowe, gdzie można przyozdobić, jak się chce, wyroby. Jest pokaz tańca czekoladowych ludków oraz rozstrzygnięcie konkursów. No i to wszystko. Dobra, dziękujemy bardzo. Oklaski. Dzięki. Najpierw trzeba byłoby zareklamować taki event i to można zrobić, postawić osoby przed sklepem, które rozdają ulotki i reklamy na billboardach. Są też reklamy w TV i internecie, balony z helem bezpieczne dla alergików. A na evencie powinien według nas być koncert za darmo, Led Zeppelina, loteria, promocje różnego rodzaju i konkurs, w którym nagrodą są czekoladki. Są też organizowane podchody dla dzieci, trampoliny, zjeżdżalnie, grill rodzinny z czekoladkami, film o powstaniu fabryki i ogólnie skąd się wzięła firma i miśki, łezki, pluszaki. I teraz...
A na koniec każdy uczestnik dostanie breloczek w kształcie czekoladki. A finałową rzeczą będzie niezwykły deszcz czekoladek, ogromny, którym każdy będzie musiał się chronić. Jeżeli komuś się uda, będzie mógł złapać jakąś czekoladkę w buzi, jednak będzie tak gruby, że nie wytrzyma. Jakieś 2 tygodnie przed rozpoczęciem eventu zaczynamy... Hej, ale uważajcie, cisza. Zaczynamy reklamę w telewizji oraz internecie i w gazetach. Gdy rozpocznie się event, będzie trzeba przepłynąć basen z czekolady i ten, który zrobi to pierwszy, otrzyma pudełko darmowe. 10 maja to jest właśnie data tej imprezy. Będzie czekoladowa wieża, którą będzie można zwiedzić. Dmuchany zamek w kształcie właśnie tej czekoladki dla dzieci, jeżeli przyjdą z rodzicami. Tutaj. Lot balonem w kształcie również czekoladki. Konkurs rzeźby w czekoladzie Shirley Kisses. Turniej piłki z czekolady. I na razie to wszystko. I potem będą czekoladki do spróbowania, będą rozdawane kupony na czekoladki i zostanie zorganizowany czekoladowy pokaz mody. Na koniec zostanie rozdana ankieta, żeby zobaczyć, czy czekoladki smakowały i czy podobało się na evencie. I będzie to transmitowane w telewizji, będą stoiska z czekoladkami na sprzedaż i będzie muzyka. Rozwiesimy plakaty z czekoladkami. Będą eksperymenty z czekoladą. Wybuchająca czekolada. Czekolada, która potrafi zmienić się z płynnej w stałą. Płynna czekolada i wulkan czekoladowy. Zrobimy loterię z wartościowymi nagrodami z logo firmy. Jako nagroda główna samochód z czekolady. Oprócz tego urządzenie do robienia fontanny z czekolady, rodzinny kupon do pijalni czekolady, dużo czekoladek. Dobra. I na koniec każdy dostaje kilka czekoladek. Okej, wcale nie najgorszy event. Dziękuję bardzo. Naszym zdaniem najlepszym sposobem na zareklamowanie Hershey's Kisses byłoby, gdyby w tej reklamie wystąpili piłkarze tacy jak Leo Messi czy Robert Lewandowski, a także gdybyśmy oblepili plakatami Hershey's Kisses wszystkie latarnie w całym mieście. Planowaliśmy też rozdawać darmowe czekoladki do degustacji oraz wypuścić balon, który by reklamował Hershey's Kisses i ludek, który krzyczał z megafonu. No i tu jeszcze jest billboard.